Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej debacie z cyklu Humanum Talks. Nazywam się Adam Zemełka, a naszymi gośćmi są dzisiaj przedstawiciele grupy Lion, Emil Murawski i Michał Kubacki. Dzień dobry. Witajcie panowie. Grupa Lion, czyli strategiczny partner kierunku psychodietetyka, który prowadzimy tutaj u nas w Kolegium Humanum. No i może zacznijmy od tego, dlaczego grupa Lion miałaby być pewnym takim naszym tutaj wyróżnikiem naszego kierunku psychodietetyka. Co was wyróżnia spośród innych firm świadczących usługi z łona właśnie dietetyki, sportu? Zacznijmy od tego, że rynek fitness tak naprawdę ciągle ewoluuje i się rozwija. Natomiast nie ukrywajmy tego, że większość podmiotów usługowych podobnych do naszych raczej idzie dosyć tendencyjnym podejściem i próbuje być ekspertem w każdej dziedzinie. Czyli mamy trenera personalnego, który jednocześnie świadczy usługę dietetyczną, czyli rozpisuje klientowi dietę. Na ogół chce też się wyróżniać jako motywator, więc pierwsze czy drugie szkolenie jakby z rzędu zaliczy. No i mówi, że w jednym miejscu, tak to określmy, u jednego specjalisty można tak naprawdę dokonać przemiany. A można? No my uważamy, że nie, więc też nie chcemy mówić, że na pewno tak jest bądź nie, bo my też nie jesteśmy wyrocznią. Natomiast zakładając w 2014 naszą działalność, podeszliśmy do tematu wzorując się tak naprawdę na podmiotach medycznych. No wystarczy zapytać, czy mamy specjalistę z dziedziny medycyny, który jest onkologiem, kardiologiem, posiada, znaczy no może dwie specjalizacje jeszcze tak, ale no nie mamy jednego specjalisty, który jest w stanie uleczyć każdy narząd wewnętrzny u człowieka. Musi być ortopeda, musi być jakby osoba, która danej dziedzinie poświęciła nie tylko cały tok edukacji, ale też bardzo cenną praktykę. Dlatego my, zakładając w trójkę działalność z Piotrem oraz ze Stanisławem, podeszliśmy do tematu, że każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie. Skoro ja znam się na reklamie, to nie ingeruję w to, w jaki sposób programowane są zajęcia, w jaki sposób powstają diety. Natomiast oni zaufali mi, no bo tak naprawdę zaczynaliśmy kompletnie od zera. Byliśmy trójką przyjaciół, no i zamarzyliśmy sobie, żeby w obliczu właśnie tego podejścia, gdzie ktoś jest ekspertem od wszystkiego, pokazać, że można inaczej. No i sądzę, że się to udało pod kątem jakby rozwoju, który przez te 7 lat zaliczyliśmy i który jest widoczny. No bo z trójki rozwinęła się kadra na tyle, że teraz mamy małą jedenastkę piłkarską, więc moglibyśmy quasi drużynę stworzyć. To osób o różnych specjalnościach, prawda? No bo właśnie, tak. Jest z nami tutaj przyszły psycholog, Emil. Tak. Właśnie. Powiedz, czym ty się zajmujesz w grupie Lion? Co jest twoją taką specjalnością? Można powiedzieć, że wszelkie osoby, które... Osoba, gdy pierwszy raz przychodzi do Lion Group, to przechodzi trening wstępny z Piotrem. Piotrek sprawdza tak na tyle, ile może w przeciągu tam kilku godzin, sprawdzić, dlaczego klient przyszedł, co jest jego motywacją i jaki trener byłby potrzebny do tego. Jak chodzi o mnie, to zazwyczaj współpracuję z ludźmi, którzy mają wszelkiego rodzaju problemy natury psychicznej, powiedzmy niższe poczucie własnej wartości, że nie potrzebują tak pójść do przysłowiowego trenera, powiedzmy na zarżnięcie, powiedzmy tak, żeby go dodusił. Czyli ten aspekt mentalny jest taką integralną częścią waszej działalności. Nie pracujecie tylko z ciałem, ale pracujecie też, a może nawet by trzeba było powiedzieć przynajmniej na równi, prawda, z psychiką. No tak, czy chcemy, czy nie, to taka praca następuje, powiedzmy, w momencie, gdy przychodzi klient. Klient przychodzi do nas i widzimy go regularnie. Możliwe, że w dzisiejszych czasach, gdy pędzimy, mamy dużo pracy, wiele obowiązków, to trening może być jedną z niewielu form odreagowania. I momentem, gdy mamy kontakt z drugim człowiekiem, możemy być wyluzowani. I tworzy się z trenerem więź, w której podopieczny jest z czasem w stanie się uzewnętrznić, otworzyć przed trenerem. I jeżeli podopieczny się otwiera, to otwiera się cały swój świat wewnętrzny z czasem swój świat wewnętrzny na nas. Tak, tak. I jakby nie było, to jest duży ładunek taki emocjonalny.
I dla was, i dla niego, nie? Dokładnie. No właśnie, i teraz pytanie, bo jeżeli mamy takie grupy, czy też firmy właśnie, które też zajmują się, powiedzmy, dietetyką, zajmują się treningiem, realizacją czy wspomaganiu w realizacji celów swoich podopiecznych, ale powiedzmy, ten aspekt mentalny gdzieś zostawiają na boku, bo sobie myślą, nie, my się w tym nie specjalizujemy, to nas nie do końca interesuje, w końcu ktoś chce schudnąć, tak? A nie chce być, powiedzmy, zdrowszy czy mieć lepszych emocji, relacji. To co wy byście powiedzieli? Czy jest to możliwe w ogóle, taka trwała przemiana bez włączania tej całej naszej sfery mentalnej, jednak z którą przecież no, przychodzimy do każdego z miejsc? No wtedy następuje często właśnie efekt jojo, bo ludzie potrzebują właśnie spersonalizowanego treningu, no to chodzi o ich życie, no nie mogą, nie można ogólnie do nich podejść. Oj, troszeczkę, zacznę. Jasne. To może zacznijmy od tego, że my wychodzimy z założenia, że dobrym trenerem można się stać, opanowując oczywiście zakres wiedzy z zakresu fizjologii człowieka. Natomiast my w naszej strategii działania wychodzimy z założenia, że nasi specjaliści powinni przede wszystkim mieć szacunek do wykształcenia akademickiego. I tak jak wspomniany Emil kończy właśnie psychologię i potem specjalizuje się z osobami, które tak naprawdę na sali treningowej one nie tylko gubią kilogramy, one również zmieniają się pod kątem tej sfery mentalnej. I tak naprawdę odchudzanie jako cel sam w sobie jest realizowane i to nie jest wcale trudne zadanie, jeżeli mamy kompetentną osobę do tego, żeby wyliczyła odpowiednią energetykę diety, żeby przeanalizowała wyniki badań medycznych. Natomiast samo odblokowanie takiej osoby, jeżeli ona przychodzi, bo przyszła, nie wiem, z jakąś traumą wewnętrzną, jest zdecydowanie innym procesem i nie oszukujmy się, jeżeli trafia do nas na przykład osoba z depresją, gdzie wiadomo, że ten brak ruchu fizycznego wcześniej powodował u niej, że tak depresja się pogłębiała, no to działamy jakby dwufalowo. Nie dość, że my aktywizując taką osobę, narzucając jej jakby pewien tryb, tak? No bo ten trening, na niego trzeba dojechać, trzeba dwa razy w tygodniu na sali treningowej się jakby pojawić. Trzeba zmienić swoją aktywność też pod kątem tego, w jaki sposób podchodzi się do żywienia. To ma być systematyczne żywienie, oparte o oczywiście normy zdrowego żywienia. No i ta osoba musi zmienić swoje nastawienie. Jeżeli wcześniej tak naprawdę wolała popołudniami przysłowiowy koc, a nie jednak ruch fizyczny, no to my musimy wywołać u danej jednostki trwałą zmianę. Dlatego też wyszliśmy z założenia, że jeżeli mamy być dobrymi trenerami, to też mamy być specjalistami w odpowiednich dziedzinach. Przykładowo program dla dzieci tworzył u nas były dyrektor Poprawczaka Michał Tkaczyk, no bo tak naprawdę zakładając firmę w 2014 roku nie mieliśmy odwagi do pracy z dziećmi, bo to jest zupełnie inny materiał do pracy. I dopiero ktoś taki, kogo spotkaliśmy zupełnie przez przypadek, bo jeden z projektów Metamorfozy właśnie też w zakładzie poprawczym realizowaliśmy, otworzył nam oczy, teraz ma godnego zastępcę i prawą rękę Mateusza. Natomiast to on nam doradzał, my jego słuchaliśmy, mieliśmy pewne założenia, no bo oczywiście nasza oferta, bo wiadomo, że to jest też czynnik ekonomiczny, bo to jest jedyny sposób naszego zarobku na co dzień, więc musieliśmy to umieścić w ramy, natomiast samo podejście do pracy z dziećmi, jaki musi być, powiedzmy, ułożony system współpracy pomiędzy trenerem, dzieckiem a rodzicami, bo trzeci podmiot jest też ważny, no to już nam musiał ktoś narzucić wyżej, kto tak naprawdę no, zjadł zęby na pedagogice. No bo tak to jest miało. Taka, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jako no, osoby postronnej, tak się przyglądającej z boku waszej działalności, wydaje mi się takim ogromnym wyróżnikiem, że wy właściwie pracujecie z osobami bez ograniczeń wiekowych, prawda? Tak. Macie dzieci, które współpracują, które rozwijają się super pod waszą opieką, macie młodzież, nastolatków, macie osoby dorosłe, osoby też o różnym statusie zawodowym, prawda? Poczynając od wielkich prezesów, a kończąc na no, osobach na mniej eksponowanych stanowiskach. To teraz mam do was takie pytanie, bo o dzieciach chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali za momencik, ale zanim do dzieci przejdziemy, to często w psychologii spotykamy się z takim mitem dotyczącym okresu, który jest wymagany, żeby wyrobić w sobie nawyk. I teraz mam do was pytanie jako do praktyków. Kiedy tak obserwujecie swoich podopiecznych, jak uważacie, ile czasu potrzeba, żeby wyrobić w sobie zdrowy nawyk tej systematycznej pracy nad sobą? Prawdę powiedziawszy, to będzie bardzo indywidualna rzecz. Może być parę miesięcy, to też przy tworzeniu nawyku, jak tak zauważyłem, w procesie odchudzania, ważny jest z początku mocny reżim.
I z czasem to można, powiedzmy, personalizować, można powoli odpuszczać i powiedzmy, jeżeli ktoś mocno pilnuje dietę, pilnuje treningu, to z czasem już może zacząć wychodzić na imprezy. Tu nie chodzi o to, żeby ktoś był do końca życia abstynentem i wszelkiej maści influencerem, sportświrem. Ważne, żeby był sobą w tym. A co jest najtrudniejsze na początku? Bo pewnie ten początek jest taki newralgiczny, nie? Kiedy zaczynamy. Początek jest najłatwiejszy właśnie. Tak? Bo jest efekt świeżości. A. Początek moim zdaniem zaczyna się w momencie, gdy ten efekt świeżości troszkę... Bo ktoś dostaje nową dietę, jest nowe miejsce, chce się pokazać z najlepszej strony, ma uczucie, że jest przez każdego oceniany. To się stara też wtedy. Jest regularny też kontakt z trenerem, tudzież dietetykiem. No, przysparza temu, że ktoś właśnie czuje cały czas presję. A jak ktoś już się zadomowi, to wtedy jest jakby spadek. Już nagle sobie coś podjada, tu wyjdzie na imprezę, tu jak się takie poczuje rozluźnienie, no to wtedy dopiero spadek. Bo dajemy sobie już wtedy trochę taryfę ulgową, bo mówimy, tyle zrobiłem, prawda, to co mi tam zaszkodzi, a to mniej zdrowy posiłek, a to jakieś wyjście. Ale tak myślę, że może to, co miałem na początku, jeżeli chodzi o tę taką wstępną fazę bycia waszym podopiecznym, to chodziło mi raczej o to przełamywanie takich swoich negatywnych skłonności, czy to żywieniowych, czy to fizycznych. Jakie wtedy obserwujecie takie największe miejsca oporu? Co ludzi najbardziej, powiedzmy, powstrzymuje, czy spowalnia? Czy to na przykład, nie wiem, takie fizyczne osłabienie, bo powiedzmy organizm przyzwyczaił się do tego, że no, nie jest zbyt aktywny. Czy to dieta jest czymś takim kluczowym, co wymaga zdecydowanego tutaj odmienienia? To znowu jest kwestia bardzo indywidualna, dlatego że, tak jak wspomniałeś, mamy bardzo różny profil podopieczny. I teraz zauważając na przykład jakąś odstępstwo od diety, a mając pod opieką, pod skrzydłami prezesa dużej firmy, to na ogół on broni się, mówiąc, no hola hola, może z dietą sobie nie radzę, ale zobacz, jak daleko doszedłem w świecie biznesu, potrafię się świetnie motywować do pracy. Tak naprawdę ze względu na mnogość swoich zadań i obowiązków biznesowych, no ta dieta mi nie wychodzi, ale to nie oznacza, że możesz mi oceniać, że coś mi nie wyszło. Tak? Czyli usprawiedliwienie, tak? Usprawiedliwienie, zdecydowanie tak. Aha. Część osób też świadczy nieprawdę, nie oszukujmy się, tak? Mieliśmy bardzo różne dużych eksperymentów, gdzie nasz dietetyk podsyłał tak zwane kwiatki w diecie i specjalnie na przykład do większości potraw wstawiał awersję żywieniową osoby, która nigdy by tego nie przełknęła. No i na konsultacji padało fundamentalne pytanie, jak dieta, czy wszystko smakuje? I bardzo często te osoby mówiły, że świetnie, pierwszy raz jesteś specjalistą, który trafił do mnie, no bo potrafi mi w tym pomóc. Czyli używacie podstępów w dobrej wierze. Używamy podstępów, a przede wszystkim używamy jednej sfery, która myślę też mocno nas odróżnia od reszty. My tym wszystkim osobom mówimy, że też przeszliśmy drogę i przeszliśmy zmianę, metamorfozę. Dlaczego? Piotrek, czyli osoba, z którą zakładałem tą firmę. I którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy i życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. W dobie niestety pandemii również nas ten aspekt dosięgnął, natomiast już jest stabilnie i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Dokładnie tak. Natomiast Piotrek, jego historia życiowa. To był chłopak, który od dziecka był osobą otyłą. Jako nastolatek, wchodząc już w ten wstępny etap adolescencji, nie ukrywajmy, jako nastolatek sobie nie radził w szkole, a to też się wiązało z presją rówieśniczą, z dokuczaniem i odnoszeniem się do jego wyglądu fizycznego. Wtedy, nie wiem, czy inspirując się jakimiś filmami wschodnich sztuk walki, zobaczył, że na jego osiedlu otwiera się klub sportów walki i postanowił się tam zapisać. I droga, jaką przeszedł tak naprawdę, gdzie na początku jego głównym kierunkiem działania było to, żeby obronił się pod presją rówieśniczą, żeby on potrafił ewentualnie, w cudzysłowie, zrobić krzywdę tym oprawcom, którzy sprawiali mu przykrość. Ta droga ewoluowała do tego rodzaju osiągnięć, że ma tytuł mistrza Europy w brazylijskim jiu-jitsu. No i dzierży czarny pas w tej dyscyplinie sportu. I tak naprawdę żadnej konfrontacji z tymi przeciwnikami, oprawcami nigdy nie zaliczył. Natomiast przeszedł tak dużą drogę, że na ten moment jest w stanie być tak zwanym role model, przykładem jakby modelem wzorcowym dla podopiecznych. To samo Staszek. Staszek poszedł na studia. Też pozdrawiamy. Oczywiście pozdrawiamy. Nie mogliśmy w większym składzie przyjechać, tak to państwo byście wszyscy nas poznali. Staszek jako dziecko miał problemy z nadwagą, poszedł na studia tak naprawdę na Politechnice.
Natomiast miał problem taki, że jako nastolatek mama zaprowadzała go od gabinetu do gabinetu. Przechodził przez wszystkie diety, czyli te najbardziej znane, czyli dietę kapuścianą, doktor Dąbrowskiej. Żaden specjalista nie był w stanie mu pomóc. No i nagle jak obudził się w takim świecie, gdzie widział miłość swojej mamy, też pozdrawiamy, która była dla niego ogromnym wsparciem, ale żaden specjalista nie był w stanie mu pomóc, no to Staszek podjął najbardziej odważną decyzję w tamtym etapie swojego życia, no i postanowił, że albo sam nauczy się podstaw dietetyki i sobie pomoże, no albo nie widzi dla siebie miejsca i szczęścia w życiu. No i co, z otyłego nastolatka stał się maratończykiem, jest osobą super aktywną i takie osoby są autentyczne dla tych ludzi. No ja właśnie też swoją metamorfozę zaliczyłem, natomiast ja nie będę może o niej opowiadał, dlatego że ja też nie pracuję wprost z tymi ludźmi. Ale myślę, że od strony marketingowej potrafisz też do tych ludzi dotrzeć. To jest bardzo często wspomniani klienci, którzy do nas przychodzą, mówią, że cholera, ten język jest bardzo prosty, ty nie używasz jakichś, nie wiadomo, zapożyczeń językowych. Piszesz językiem prostym te posty, a one tak trafiają do naszego wnętrza, że my tak naprawdę czujemy się częścią tego stada. Jesteśmy, no właśnie, bo Michał, stoją za wami no naprawdę niesamowite historie. Te, które tutaj przytoczyłeś, ale ja też pamiętam naszą pierwszą rozmowę w Kolegium Humanum w Poznaniu, w naszym oddziale. To ty też właśnie o swojej historii nam powiedziałeś, kiedy zapytałem, czy, no właśnie, czy tacy panowie, ty byłeś wtedy razem z Piotrkiem, prawda? Mówię, tacy postawni panowie, mówię, wy to się chyba nie boicie jakichkolwiek konfrontacji w takim świecie, powiedziałbym, codziennym. I powiedziałem wtedy też, że czasem się zastanawiam, jak to na przykład w sytuacji takiej kryzysowej człowiek zdołałby zareagować, prawda? Na przykład, gdyby sytuacja wymagała tej naszej ingerencji fizycznej. No i podzieliłeś się wtedy takim swoim wspomnieniem, że też miałeś pewne opory dawniej. Jasne, czy ja przeszedłem tą drogę w zupełnie inny sposób, dlatego że ja byłem zawsze osobą skrajnie chudą, z wadami postawy. No ale przyjeżdżając tutaj na studia, czy tutaj do Poznania, bo nie jesteśmy w Poznaniu, z mojej miejscowości, tak naprawdę ja szukałem też swojej własnej tożsamości. Wcześniej ona nie była mi dana jej poznać. Kierunek studiów wybrałem dlatego, że po prostu Poznań był miastem, które mi się podobał. Natomiast nie potrafiłem siebie odnaleźć, miałem multum kompleksów spowodowanych tym, że moja sylwetka była kompletnie nieatrakcyjna. No i zapisując się na siłownię, też nie oszukujmy się, doznałem takiego szoku, nie może nie powiem kulturowego, bo nie pasowałoby to do tego rodzaju obiektów. No ale tam wszystkie sylwetki tętniły tym testosteronem. Ja jako taki mały, niewinny chłopiec wchodząc pomiędzy tych wszystkich ludzi, a to też były, nie zapomnijmy o tym, małe siłownie osiedlowe, gdzie tak naprawdę standard fitness, obecnych klubów fitness troszeczkę odbiega. Ja się cholernie bałem tego dnia, gdy przekroczyłem tą pierwszy próg sali. Natomiast też to leżało gdzieś w sferze mojej braku pewności, problemu z samoakceptacją. No i to też było bardzo ciężkie zadanie, bo ważąc te 60 parę kilo przy moim wzroście, gdy będąc studentem, żeby oczywiście przytyć, ja też musiałem wdrożyć dietę. Dla mnie to też była zmiana. No i nie oszukujmy się, znamy wysokość budżetu każdego studenta, który musi się utrzymać. Na ogół były to potrawy, które kompletnie mi nie smakowały. Tak? Natomiast ja widziałem swój cel, a jako osoba, która przez całe życie zawsze, gdy czegoś się podjęła, była w 100% zdeterminowana, żeby to osiągnąć, zdobyłem tą sylwetkę. Jakby zdobyłem też zdecydowanie dużo większą pewność siebie. I choć ja nigdy nie będę stawiał siebie na tle naszych trenerów, bo to są osoby, które tak jak wymieniłem na przykładzie Piotra, mają osiągnięcia rangi mistrzowskiej w Polsce, w Europie. Natomiast dla mnie takim jakby przejściem był start też w Mistrzostwach Polski, bo od moich kolegów, przyjaciół na macie też sporo się uczę. I dawniej, gdy ktoś wzywał mnie do takiej konfrontacji, ja po prostu uciekałem, tak? Bo byłem małym, niewinnym chłopcem, który jakiejkolwiek konfrontacji fizycznej z przeciwnikiem się bał. Natomiast stając już na takich zawodach i zdobywając nawet jedno z miejsc medalowych, ja się poczułem spełniony. I to nie dlatego, że ten medal ważył, no bo to była tak naprawdę grupa początkująca, amatorska, ale też w takim etapie startowałem. Natomiast dla mnie sukcesem było to, że dawniej jakakolwiek konfrontacja fizyczna z przeciwnikiem była czymś niemożliwym. Od razu się załamywałem, a zobaczyłem, że chociaż to może się wydawać taka przyziemna rzecz, jednak kształtowanie tej sylwetki, nabieranie siły jest w stanie wzmocnić mnie też bardzo mocno w środku. No i przechodząc przez te kolejne fazy,
zobaczyłem, że w usługach fitness jest na tyle duża moc, że to, co my mówimy, czyli zmieniamy ludzkie życie, to jest naprawdę prawda, bo widzimy to po swoim przykładzie, tak? Że wystarczy tak naprawdę zmienić nastawienie, obrać swój cel, no i też mieć osoby, które cię wspierają dookoła, bo ważne, żeby ktoś w ciebie wierzył. Natomiast jesteś w stanie zmienić nie tylko swoją fizyczność, tak? Bo nie popadając ze skrajności w skrajność, wiadomo, że no, żyjemy w społeczeństwie i kształtowane są różne wzorce, tak? Z jednej strony widzimy zawodniczki, które przed zawodami podchodzą do diety w sposób typowo katorżniczy i tak naprawdę ryzykują, odwadniając się czasami swoje życie i zdrowie. A na drugim biegunie mamy chociażby kampanie reklamowe, które sugerują nam, że będąc osobą z dużą nadwagą i z otyłością, ty też jesteś super szczęśliwa. No i tylko problem jest jeden, że jeżeli bierzesz odpowiedzialność za tego rodzaju kampanię i faktycznie sugerujesz, nie odbierając oczywiście żadnej osobie, która żyje na tym świecie szczęścia, ale jeżeli brniemy w to dalej, a wiemy, że za otyłością i nadwagą idą liczne jednostki chorobowe, no to miej świadomość tego, że mówiąc tej osobie, czujesz się szczęśliwa, możesz dalej nie kontrolować swojego żywienia, no tak naprawdę my podpisujemy wyrok, tak? Bo taka osoba w wieku 30-40 lat, wiek metaboliczny na naszych początkowych badaniach wychodzi około 70-latka. I to jest tragedia. No właśnie, powiedziałeś tutaj o tym, że stoją za tym prawdziwe historie prawdziwych ludzi i tu od razu przychodzi mi na myśl to, z czym się z wami tutaj podzieliłem przed naszym nagraniem, przed naszym spotkaniem, a mianowicie słynny baner. Macie taki baner reklamowy i przyznam, że nim was poznałem i osobiście, kiedy odwiedziliście nas w Kolegium Humanum i nim poznałem też osoby, którym realnie pomogliście, bo takie osoby znam, to na początku myślałem, że to jest rzeczywiście Photoshop. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, bardzo. No co z tym banerem? Ten baner jest autentyczny i też na szczęście ma pokrycie w rzeczywistości, no. A my też się cieszymy, że tego rodzaju jakby głosy krytyczne do nas docierają. Dlaczego? No bo jeżeli osobie podajemy potem na tacy dowody rzeczowe, bo z większości takich metamorfoz robimy właśnie filmy wideo, no i o ile zdjęcie można manipulować, tak? Bo jest to obraz, gdzie przy warstwie graficznej, jeżeli ktoś popracuje, to jest w stanie jakby faktycznie zmienić osobę. Zresztą są też robione filmiki, gdzie tak naprawdę pokazują, jak osoba w ciągu powiedzmy jednego czy dwóch dni jest w stanie się zmienić, pokazują jak tuszuje się niektóre nieścisłości jakby opalenizną, jak wypycha się brzuch na początkowej sesji. No i nie oszukujmy się, ta tendencja jest obecna na rynku, więc ludzie nam ją też sugerują. Ale wy nie oszukujecie. Nie oszukujemy. Dlatego też od samego początku postawiliśmy na to, żeby eksponować, że mamy dowody rzeczowe. Tak? Nam nie chodziło w 100% o to, żeby zarabiać niesamowite kwoty od samego początku. My byliśmy zmotywowani do tego, żeby tą firmę od podstaw postawić i pokazać, że można inaczej. Dlatego realizowaliśmy sukcesywnie co roku jedną, teraz już więcej metamorfoz. Przejechaliśmy wszystkie możliwe tematy, czyli odchudziliśmy małżeństwo, odchudziliśmy dwójkę rywalizujących ze sobą mężczyzn, rywalizujących ze sobą kobiet, dziecko, seniora, teraz parę z Krakowa, która kompletnie nie ruszała się z domu, miała takiego mini Big Brothera, miała kamery w kuchni i w pokoju. Pokazaliśmy, że bez wyjścia, no to też nam jakby pandemia podsunęła ten pomysł, bo szczerze byliśmy przeciwnikami. Ja zawsze mówiłem, trening online, nie, ty masz przyjść na salę, ty masz się z nami integrować, no bo to też jest całe piękno tej firmy, że tak naprawdę my wszyscy tworzymy wspólnie taką mini społeczność. Budujecie relacje z tymi Budujemy relacje, tak? I sięgamy różnych form również pokazania, że nawet mając na początku formalne przeszkody, jesteśmy w stanie osiągać fajne rzeczy. I tutaj się pochwalę jednym z sukcesów. Od początku roku prowadzimy akcję charytatywną dla dwójki niesłyszącego rodzeństwa. To jest Kacper i Weronika Nowitce. To są osoby od zawsze związane z pływaniem. No i w przyszłym roku w maju w Brazylii będą walczyć o medale olimpijskie. Natomiast przyszłość takiej osoby, która nie zdobędzie niestety medalu i nie będzie miała emerytury olimpijskiej, jest taka, że niestety musi stanąć twarzą w twarz no, z pewnymi ograniczeniami, które posiada. Kacper i Weronika są na co dzień fotografami, bo taki kierunek nauki sobie obrali. No i wiedząc o tym, że po karierze sportowca też pojawi się dalsze życie, a wiadomo, że pływać w wieku 30-40 lat już nie można, bo spada jakby wydolność. Znaczy, no można oczywiście, ale hobbystycznie. Ale nie na poziomie olimpijskim. Nie na poziomie olimpijskim, dokładnie. Wiedzieli, że czeka ich przyszłość, więc wysyłali liczne CV. Chcieli gdzieś zaczepić się nawet na bezpłatny staż. No i odpowiedź była taka, że no niestety w relacji z drugą osobą, czyli klientem, który przychodzi na sesję,
jeżeli ty nie będziesz się z nim komunikował, jeżeli ta osoba nie będzie odpowiadała, czy to zdjęcie się podoba, czy też nie, to tak naprawdę no, spłaszczasz tą usługę. Bardzo dziękujemy, życzymy ci powodzenia, ewentualnie zgłoś się do Urzędu Pracy, bo są różne kursy, ktoś ci na pewno pomoże jako osobie niepełnosprawnej. No i my wtedy wspólnymi siłami postanowiliśmy pokazać tym wszystkim ludziom, że dlaczego nie. Udało nam się już uzbierać ponad 20 tysięcy złotych. Mamy już wstępnie rezerwację gabinetu i co? To będą nasi wewnętrzni fotografowie, bo osoby przychodząc jakby na salę też chcą mieć pamiątkę z takiej metamorfozy. Nie zawsze to robimy, no bo wiadomo, że też wynajmując jakiegoś fotografa, który na zlecenia by przyjeżdżał, no to pewnie nasz budżet by się no bardzo mocno uszczuplał. Ale co? Będziemy mieli prawdziwych sportowców, super ludzi, a tak naprawdę też pokażemy społeczeństwu, że może nie warto jednak siedzieć i mówić, że no, to jest trudne do realizacji. Nic się nie da. Mamy silną społeczność, chcemy to robić. Teraz ruszamy z kolejnym pomysłem. Chcemy pomóc dzieciakom w domu dziecka. Jeden z poznańskich domów dziecka wyraził jakby zgodę na tego rodzaju zajęcia. No i co? Stworzymy własny system stypendialny. Dzieci będą uczyć się dyscyplin zapasów, bo to też jest ważne. Myślę, że tego nie ująłem jeszcze w wypowiedziach. Wszyscy trenerzy z kadry to są sportowcy walki. My bardzo kochamy tą dziedzinę. Troszeczkę idziemy na przekór, no bo jednak świat fitness jest bardzo mocno, współżyje jakby z kulturystyką. My nie do końca się w tym czujemy, nie do końca widzimy możliwość, nie wiem, robienia sobie zdjęć i eksponowania swoich sylwetek. My się chwalimy wynikami podopiecznych, ale wszystkie osoby mają osiągnięcia i tak naprawdę od dziecka trafiły na matę, czy to zapaśniczą, czy jako judoka, no i kształtują tam przede wszystkim swój charakter. A ktoś, kto miał styczność ze sportami walki, wie, że to jest świetna dziedzina do tego, żeby przede wszystkim nauczyć się pokory. A pokora również w naszej pracy jest bardzo, ale to bardzo mocno potrzebna. Ale to dobrze, to skoro o tym mówisz, o tej takiej mocy kształtującej charakter, jeśli chodzi o sporty walki, no to powiedzcie, jak to jest, kiedy pracujecie z dziećmi i ile lat ma wasz najmłodszy podopieczny? Najmłodszy podopieczny Tomek, którego pozdrawiamy i mamy Dorotę również, trafił do nas w wieku 7 lat. A ma teraz ile? Teraz ma 9 albo 10, już rocznikowo, żebym tylko nie pomylił, to było 2 lata temu. Natomiast to też jest też kwestia indywidualna, bo trafiały się już małe osoby w wieku 9-10 lat, którym my po treningu wstępnym dziękowaliśmy i prosiliśmy rodziców, żeby zgłosili się za lat X. Tak? Bo a dlaczego? Dlaczego? Dziecko tak naprawdę ma ten trening oczywiście utożsamiać z zabawą, tak? Bo to jest głównie zabawa. To nie są ćwiczenia takie, jakie my, chociaż Emil ze swoimi podopiecznymi też świetnie się bawi. To trzeba by było poczuć na własnej skórze. Podejście psychologiczne. Podejście psychologiczne typu pchanie samochodu trenera na zewnątrz. Jedna osoba chociaż szczęśliwa. Przyjemne z pożytecznym, jak najbardziej. Ale to myślę, żeby nas dużo osób skrytykowało, jakby zobaczyło. Ale nieważne, bo jesteśmy nie szablonowi. Natomiast jeżeli dziecko nie jest na tyle dojrzałe, żeby rodzic wytłumaczył mu, że faktycznie ten trening jest jemu potrzebny i on ma słuchać osoby trenera, to metamorfoza się nie uda. No i jest jeszcze oczywiście jeden aspekt, który jest strasznie trudnym aspektem, czyli zachowanie tego rodzica w domu. Tak? Bo jeżeli przechodzi dziecko na dietę, to trzeba pamiętać, że wszyscy domownicy przechodzą na dietę. Bo jeżeli dziecku na podwieczorek zaserwuje się jabłko, a tata w tym czasie oglądając mecz sięgnie po paczkę chipsów, no to się nie uda, tak? Bo autorytet w postaci taty, a wiadomo, że w tych wczesnych latach życia, no to właśnie rodzice są naszym głównym autorytetem, potem oczywiście nauczyciele, grupa rówieśnicza. Natomiast jeżeli przykład nie idzie z góry i całe fundamentalne żywienie rodziny nie zostanie zmienione u podstaw, nie ma szans na powodzenie takiej metamorfozy. I też ludzie zawsze mówią, kurczę, wasze portfolio jest fenomenalne, pewnie macie 100% skuteczność. Nie, zdecydowanie nie. My też zawsze mówimy, nie podpisujemy z tobą typu umowy gwarancyjnej, my podpisujemy umowę, gdzie przy należytej staranności usług wykonywanych przez nas, ty też musisz wykazać się należytą starannością, a z tym jest naprawdę bardzo różnie. Czyli zawieracie taki kontrakt psychologiczny też z drugą osobą, tak? Umowę prawną tak naprawdę. A nawet umowę prawną. Umowę prawną, dlatego że też nie chcemy, żeby osoba miała pełną elastyczność, dlatego że proces odchudzania jest bardzo trudny. I gdyby tak naprawdę przy każdej sytuacji, gdzie jednostka ma wahania i myśli, żeby rzucić to i zrezygnować, gdyby miała taką możliwość,
no to prawdopodobnie na kolejny miesiąc treningów po prostu by się nie zapisała. Natomiast jeżeli łączy nas cel, który my wyszczególnimy w raporcie wstępnym, 4-miesięczny kontrakt, który trzeba zrealizować, bo są oczywiście zapisy, które mówią o tym, że nie można sobie od tak tego kontraktu wypowiedzieć, no to osoba podchodzi do tego poważnie, a jak już się przełamie do tego, co wspomniał Emil, jeżeli chodzi o kwestie podejścia, bo początki faktycznie są entuzjastyczne. Oni też mówią, że też chcą być tak jak Lion Group, ten lew jest super zwierzęciem, oni chcą być królem dżungli, ale to jest ciężka praca. No ciężko. Nie oszukujmy się. Też nie jest kwestia, bo żeby może nie zniechęcać osoby do zgłaszania się do nas, żeby mieć troszeczkę nutę marketingowca. Mam bardzo różne podejście. Teraz na przykład stworzyliśmy bardzo fajny eksperyment, pokazując, że podopiecznego odchudziliśmy na diecie z żabki. Mhm. Ona jeszcze nie jest jakby eksponowana w formie wideo, dlatego że toczą się rozmowy i myślę, że będzie zielone światło do wspólnego projektu od operatora jakby sieci Żabka S.A. Natomiast pokazaliśmy na przykładzie poznańskiego hydraulika, bo taki zawód wykonywał ten pan, który pracował po 10 godzin fizycznie, kompletnie nie miał czasu na trening i dietę. Więc jego dieta wymagała maksymalnie 5 minut dziennie, a tak naprawdę bazowała tylko i wyłącznie na produktach z żabki. On szedł rano do sklepu i zamiast kupować takiego tendencyjnego hot doga i popijać jakby butelkę energetykiem. Albo energetykiem, wiadomo, że bez lokowania produktów, jest niewymienienie jakby marki. No i co? I pokazaliśmy, że zastępując tak naprawdę ten proces, który on wykonuje identycznie, bo czas poświęcany jakby na dietę jest identyczny jak ten, który poświęcał na niezdrowe żywienie, on zmienił swoje życie i w 80 dni, bo tyle trwała ta metamorfoza, więc nazwaliśmy ją 80 dni dookoła ciała zamiast świata, no ten nasz poznański hydraulik mógłby w zasadzie konkurować z polskim hydraulikiem, który przy wejściu do Unii Polski był bohaterem jednej z kampanii. No tak. Bo wyglądał prześwietnie i tak naprawdę my zawsze mówimy tym osobom tak, słuchaj, ta współpraca ma być dla ciebie. To ty mówisz nam, jak długo, jaki wycinek rzeczywistości swojego dnia ma zajmować przygotowywanie diety. Jeżeli ty masz umiejętności kulinarne i chcesz, żeby na tym talerzu dalej działy się cuda, to my jesteśmy w stanie zaprojektować te potrawy tak, że będzie ci to super smakować, ty dalej się będziesz mógł w kuchni bawić, ale będziesz robił to racjonalnie i z rozsądkiem. I to, co mówił Emil, tak? To też nie jest tak, że my czegoś zabraniamy danej osobie. Jeżeli osoba do nas przychodzi i mówi, że w weekend ma wesele, to my mówimy, słuchaj, alkohol to puste kalorie. Jeżeli... Nie, tak nieprawda. Mówimy, słuchaj, przygotuj się, wiemy, że jest to impreza rodzinna, a w Polsce wesela wyglądają tak, a nie inaczej. Jasne. Przygotuj się do tego, nie łącz alkoholu z objadaniem się. Następnego dnia, nie wiem, koktajl jakiś na kaca przygotowany właśnie przez recepturę jakby Stasia. I co? I można przeżyć. Bo jeżeli my odbierzemy nagle osobie wszystko i tak naprawdę powiemy, że słuchaj, poświęć się teraz celowi, a nie daj Boże, on zaliczy... jako abstynent, takie wesele, a coś się nie uda i po miesiącu, bo pracujemy na organizmie żywym, to też nie jest tak, że my wyliczamy, że to jest minus 4 kg i to na pewno będzie, bo wystarczy, że coś się zadzieje w gospodarce hormonalnej, osoba, nie wiem, się przeziębi i infekcja spowoduje to, że waga idzie w górę. Ta osoba odbędzie jakby to wesele jakby w trybie braku zabawy, przyjdzie na te pomiary i zobaczy, że nie ma efektu, to co? Raz na zawsze zniechęci się do procesu odchudzania. A nie o to chodzi. To ma być naturalny proces. Robicie, przeprowadzacie pomiary, czyli na bieżąco monitorujecie postęp. Powiedzcie, jak to wygląda właśnie, to monitorowanie tego postępu. Monitorowanie postępu odbywa się w cyklu comiesięcznym, czyli podopieczni na początku danego miesiąca trafiają do nas na pomiary. Mierzymy to na analizatorze typowym, podstawowym. Który daje nam odpowiedź, jak wygląda kwestia tkanki tłuszczowej, nawodnienia organizmu, wieku metabolicznego, tłuszczu wisceralnego, czyli tego ważnego czynnika, czyli zalegania tłuszczu wokół narządów wewnętrznych, bo to jest bardzo ważne, no bo niestety nadal to, co właśnie próbowałem jakby odnieść do tych niektórych kampanii reklamowych, zapomina się, że defekt w postaci przysłowiowego brzuszka to nie jest tylko defekt natury estetycznej, to jest kwestia poważnych problemów zdrowotnych, które kryją się w środku. Do tego, co COVID nam unaocznił teraz? Nie? No, COVID nam unaocznił i tak naprawdę już pierwsze badania sugerują, że średni wzrost wagi w tym roku u przeciętnego Polaka to jest 5,6 kg w górę, tak? Nie oszukujmy się. I pomimo tego, że branża fitness jest zamknięta, my na szczęście znaleźliśmy sposób, dzięki uprzejmości naszego prawnika, no i działamy na legalnej ekspertyzie prawnej, oczywiście też z utrudnieniami i ten pierwszy lockdown, gdzie tak naprawdę wszystko było zamknięte i nie mieliśmy dachu nad głową i tak naprawdę też przeżyliśmy chwilę grozy i pojawiły się łzy tak naprawdę, że
coś jest nie tak. Obiecaliśmy sobie, że już nigdy się nie cofniemy, a nagle jakiś wirus i intruz z Chin nam próbuje odebrać szczęście życiowe, bo tak traktujemy tą firmę. No i co? No ale udało się. I tak naprawdę te pomiary, bo do tego wracamy, bo troszeczkę odbiegłem jak zwykle w mojej naturze, te pomiary muszą być sukcesywnie wykonywane, dlatego że no my musimy takie czasowe interwencje w diecie wprowadzać. To są cykle dwutygodniowych diet, dlatego jeżeli dietetyk widzi, że u danej osobie znalazł się jakiś problem, to musimy chociażby, nie wiem, wykluczyć jakąś alergię, która mogła się pojawić, odesłać ją do endokrynologa, bo to jest też jedna z metod naszego działania. My nie uważamy się za kompendium wiedzy, do którego się trafia i my wszystko zrobimy na miejscu. Nie, jeżeli zobaczymy, że musimy sięgnąć po opiekę lekarską, bo nie mamy kompetencji do tego, żeby generować jakby i sięgać w hormony osoby, oczywiście dietą Staszek jest w stanie odpowiednio na nie zadziałać. Natomiast my na bazie badań musimy też cały czas mieć kontakt z lekarzem prowadzącym. No bo musimy zaufać komuś, kto w medycynie zdobył tytuł naukowy. Czyli podchodzicie do człowieka w sposób kompleksowy, bo jest i opieka psychologiczna, i opieka dietetyczna, i opieka taka fizyczna, można by było powiedzieć, ale zarazem też takie nieustanne czuwanie nad tym, czy aby może przypadkiem nie będzie potrzebna jakaś interwencja, prawda, specjalisty, lekarza. W jakim zakresie? Zdecydowanie tak. No, musimy po prostu monitorować wszystkie aspekty. Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem, musimy od razu interweniować, tak? Więc no, to jest tak naprawdę całodobowy monitoring, tak? Bo nasz dietetyk jest pracoholikiem, więc. To teraz pytanie jeszcze takie. Czy trening u was, albo inaczej powiem, czy współpraca z wami jest katorżnicza? To znaczy, zapisuje się ktoś do was i mówi: panowie, chciałbym zrzucić 10 kilo. Czuć się lżej, przyjemniej też z samym sobą i na poziomie psychicznym chciałbym na przykład mieć więcej samozaparcia, to powiedzcie, ile potrzebuję czasu i jak wiele będę musiał pracować, żeby to osiągnąć? No, zależy, w jakim stanie jest dana osoba. Mhm. Bo czasami to są... Powiedzmy 10 kilo nadwagi i tak mówi, a chciałbym to 10 kilo tutaj. No to zależy od podejścia. Jeżeli ktoś wybierze taki katorżniczy model, którym odbierze sobie w sensie dotychczasowe jedzenie, tudzież spędzenie czasu wolnego, on to jest w stanie naprawdę szybko to zrobić. No ale... A taki racjonalny właśnie, nie katorżniczy? 8 miesięcy, 12, aha. Bo to właśnie też, jak wcześniej wspomniane, wyrobienie nawyku trwa. No właśnie. Bo często możemy później spotkać się z efektem jojo w takim... Czyli potrzeba jednak tego czasu, żeby i te nasze nowe przyzwyczajenia w jakiś sposób tak scementować. No i potem też testować regularnie. Testować. Dlatego jest stały kontakt z trenerem, tu właśnie też z dietetykiem, no po to, żeby dokonywać regularnych zmian. Też trzeba nadmienić jeden podstawowy błąd, który jest na rynku z perspektywy klienta. Ludzie są bardzo mocno zafiksowani na wagę. No właśnie, i właśnie specjalnie ten... Błędna tendencja, zdecydowanie. Pokazaliśmy w jednej z metamorfoz, zrzuciliśmy u pana w 4 miesiące 20 kg. Natomiast haczyk na uwagę jest taki, że ten pan był kiedyś zapaśnikiem, więc miał pamięć mięśniową, więc to było bardzo proste zadanie. I teraz, jak osoba do nas trafia i mówi: wow, też mam ochotę zrobić to minus 20 w 4 miesiące, my od razu szczerze mówimy: nie da rady. Mało tego, na koniec przez 8 miesięcy kształtowaliśmy sylwetkę tego pana i oddaliśmy go w wadze identycznej, czyli około 100 kg, pokazując, jak długi, mocny jest to proces, ale zestawiliśmy tak naprawdę dwie sylwetki, czyli Arka w wadze 100 kg, jak zaczynał, i Arka, gdy kończył. Różnica była taka, że na początku miał około 30% tkanki tłuszczowej, na koniec około 6-7%. O proszę. I to jest podstawowa różnica, że tak naprawdę ludzie, a zwłaszcza kobiety, niestety z tym bardzo mocno pracujemy, same narzucają sobie presję, bardzo mocno psychiczną. Wchodząc na wagę, tak naprawdę my w jednym z takich regulaminów wewnętrznych zawsze zawieramy, że najlepiej, jeżeli ta waga powędruje gdzieś głęboko do szafy i ty nie będziesz na nią wchodzić, bo po to masz te comiesięczne wizyty, żeby badać twój organizm kompleksowo. Mamy wyniki minus 8,5 kg w miesiąc, a mamy wyniki 0,7, ale 10 cm w pasie. I co? Ktoś powie, że to jest słaby wynik? Absolutnie nie. Wszystko też zależy od tego, tak naprawdę, kto do nas trafia. Tak jak powiedziałem, trafiają byli sportowcy, którzy na przykład odpuścili sobie zupełnie aktywność fizyczną, no i przybrali bardzo szybko na wadze i oni bardzo szybko do tej formy fizycznej są w stanie wrócić, no bo tak jak wspomniałem, działa pamięć mięśniowa.
Ale są osoby, tak jak Emil wspomniał, tak zwane typowe antysporty, które z WF-u najchętniej brały zwolnienie, nie lubiły aktywności, no i nagle zapaliła się lampka, bo lekarz prowadzący powiedział, że albo ruch fizyczny i dieta, albo pan za 3-4 lata nie zobaczy swojego dziecka. No i na ludzi tego rodzaju argumentacja bardzo mocno działa. Ale wtedy my też nie jesteśmy w stanie zastosować mocnego treningu i wtedy, tak jak Emil wymienił, to jest 8-10 miesięcy na utratę 10 kg, więc to jest kilogram miesięcznie. Wydaje się, wow, no to żadna robota, tak? To ja wrzucę dietę i półtorej miesiąca taki efekt uzyskałem. Tylko pytanie, czy ten efekt będzie trwały. No właśnie, tutaj pojawia się takie pytanie, takie zastanowienie, czy my potrzebujemy bata nad sobą, bata w postaci na przykład, bo nie zobaczę swojego dziecka, bo grozi mi poważna choroba, albo prawda, mam przed sobą perspektywę ślubu i tak chcę pięknie wyglądać do tego ślubu. Jak to jest z tym batem? Albo bata w postaci umowy. Mam umowę podpisaną na 4 miesiące, prawda, i ani przeproś. My zawsze używamy jednego sformułowania. To, co robisz na sali i poza nią, robisz przede wszystkim dla siebie. I wszystkie twoje cele, tak naprawdę to jest cel dodatkowy. Ty musisz się nastawić na pracę nad własnymi słabościami. Dla jednych motywacją będzie jakby alarm w postaci tego, że obniżył się poziom zdrowia. Dla drugich, nie wiem, wizyta na przyjaciółki weselu, gdzie wie, że sukienka jest po prostu na nią za mała, tak? Prozaiczne rzeczy, porównujemy jakby możliwość śmierci w stosunku do tego, że ktoś chce na uroczystości rodzinnej dobrze wyglądać, no ale taki rozstrzał jakby celów, z którymi ludzie do nas przychodzą, posiadamy i też nie oszukujmy się, dlatego też dzisiaj pozwoliłem sobie zabrać osobę Emila w zastępstwie Piotra, żeby wyeksponować też to, że ludzie nam sugerują jedno, a tak naprawdę Emil dzięki swoim kompetencjom no i roli psychoterapeuty, gdzie po uzyskaniu oczywiście dyplomu idąc dalej jakby w nabywanie kompetencji z zakresu psychologii będzie się w tym rozwijał. On tak naprawdę po jakimś czasie się do nas zgłasza i mówi, słuchajcie, ja już wiem, to też nie jest tak, że zdradza nam oczywiście ten powód, ale tam w przeszłości wydarzyła się kwestia X. Na ten moment działa na tyle fajnie, że odsyła te osoby po prostu do specjalistów. Myślę, że w przyszłości też tak będzie robił, no bo podstawą jakby pracy z pacjentem jest to, że tej osoby się nie zna, gdy jesteś psychoterapeutą. Natomiast jeżeli on tą osobę jest w stanie przygotować, żeby ona wierzyła w swoje możliwości, a też nie oszukujmy się, łatwiej jeszcze w naszym kraju iść do trenera i pracować z trenerem, niż iść do psychologa, z którym jakby większość społeczeństwa mówi hello, jak to psycholog, masz problemy, jesteś chory. No niestety, tak jeszcze ludzie reagują w Polsce. Emil jest takim fajnym łącznikiem, no ale to też pokazuje, jak złożony ten proces odchudzania jest i dlaczego my zawsze mówimy, że jakbyśmy mieli 100% skuteczność, tośmy byli przeszczęśliwymi ludźmi. Tak nie jest, bo... No właśnie też, czy na treningu, czy u dietetyka, trener czy dietetyk jest pierwszą linią taką obrony zdrowia psychicznego, można powiedzieć. Bo też pójście do specjalisty, powiedzmy psychiatry, tudzież psychoterapeuty, no jest w dużej mierze stygmatyzowane. I człowiek też nie chce, powiedzmy, jak, jeżeli pójdziemy do terapeuty, no to znaczy, że jesteśmy chorzy psychicznie, wtedy już jest po nas. A jeżeli człowiek przyjdzie na trening, wzmocni swoje samoskuteczność, poczucie własnej wartości, to wtedy nabierze siły, powiedzmy, na walkę nad sobą. Powiedzmy, też tak jak na początku wspomniałem, druga osoba przed nami się uzewnętrznia i wtedy mamy możliwość podziałania na korzyść bądź niekorzyść podopiecznego. No i to już w zależności od naszego warsztatu, od naszych zasobów, umiejętności, możemy daną osobę pokierować. I chcąc czy nie chcąc, otrzymujemy to od tej osoby i ta osoba nie dość, że swój stan psychiczny może zmienić w jakąś stronę i może to zmienić nasz stan psychiczny. Powiedzmy, jeżeli osoba przyjdzie z gorszym stanem, powiedzmy psychicznym, tam jest smutna, przyjdzie na trening, bo chciałaby zmienić swoje ciało. Finalnie wychodzi, że powiedzmy 2 lata temu umarło dziecko, my mamy 2 dzieci i regularnie, jeżeli ta osoba nas będzie odwiedzała, to będzie obniżała nasz nastrój. Jeżeli nie mamy narzędzi, żeby sobie z tym poradzić i jakby pomóc tej drugiej osobie, to finalnie osoba przychodząca do nas nic nie uzyska, a nasz stan psychiczny się pogorszy, też będziemy potrzebowali pomocy. Czyli psychodietetyka w pigułce się właściwie tutaj kłania. Dokładnie. Ale wy pomagacie również osobom, które no gdzieś tam w życiu zboczyły z tej drogi takiej prostej, jasno wytyczonej. Możecie coś o tym powiedzieć? No, generalnie. W trudniejszych przypadkach. Tak, jedną
z Metamorfos, za co byliśmy bardzo mocno krytykowani, zaliczyliśmy w zakładzie poprawczym. To był projekt, ja tak naprawdę, no bo byłem inicjatorem tej akcji, wzorowałem się na projekcie z Ameryki, gdzie więźniowie uczyli się na zajęciach boksu właśnie tej sztuki. Oczywiście były tam zasady, no i projekt w Stanach miał na tyle fajne jakby oddziaływania, że bardzo mocno spadł poziom agresji wewnątrz jakby zakładu karnego. Nie było ataków na strażników, natomiast no wiadomo, że zawsze działa jakby ktoś odgórnie. No i ten program został zastąpiony wtedy nauką zawodu fryzjera, gdzie wiadomo, że po wyjściu z więzienia no osoba raczej nie dostanie nożyczek do ręki, żeby czy też brzytwy, mając czyny karalne, zbrodnie. Dokładnie tak, nie? Natomiast oglądając ten dokument, no i mając na uwagę ten fakt, że jeden z naszych podopiecznych był związany z zakładem poprawczym, no i wiedziałem, że tam będzie nam łatwo dotrzeć i chociaż zakomunikować potrzebę, którą chcemy. No i użyliśmy sobie taki program, gdzie mieliśmy zainteresować tych uczestników właśnie sportami walki. No i gdy weszliśmy do pokoju pierwszego, drugiego, trzeciego takiego wychowanka, zobaczyliśmy, że chyba trafiliśmy, bo były tam właśnie plakaty sportowców walki z Federacji UFC, Federacji KSW, ewentualnie emblematy drużyn piłkarskich i oczywiście ekip chuligańskich, bo to trzeba łączyć ze sobą w ich rozumieniu. No i co, wiedzieliśmy, że jak zainteresujemy im tą formą aktywności fizycznej, to oni za nami pójdą. Natomiast oczywiście podprogowo mieliśmy działać na nich inaczej, bo warunkiem uczestnictwa było oczywiście przestrzeganie regulaminu placówki, jak również właściwe zachowanie poza nią, poprawa wyników edukacyjnych. No i pod naszym jakby kierownictwem nauka zawodu kucharza u jednego z laureatów programu Top Chef i generalnie taka osoba, żeby mogła uczestniczyć w zajęciach, musiała się oczywiście dobrze sprawować. Mało tego, zafundowaliśmy, może nieprofesjonalną, bo nie jesteśmy ani pedagogami, psychologami, również nie, Emil nie uczestniczył jakby w tym projekcie, zresztą wtedy dopiero rozpoczynał tok nauki akademickiej. Postanowiliśmy zrobić im terapię szokową. Zabraliśmy ich na grupę zaawansowaną, natomiast panów, którzy od lat jakby trenują sporty walki, poprosiliśmy, żeby zabrali ze sobą jak najmniej elementów, które mogłyby sugerować, że oni faktycznie coś w tych sportach walki potrafią. Zebraliśmy grupę, które po uszach nie było widać, że pojawiają się tak zwane kalafiory zapaśnicze. Kazaliśmy ubrać się im w stylu, nie wiem, wysoko podciągniętych skarpetek. No i co? Panowie myśleli, że trafili na grupę początkującą, więc oprócz licznych inwektyw, które wydawali, no cieszyli się, że będą mogli tamtym spuścić wiadomo co. Łomot. A okazało się, że to są przebrani zawodnicy z czarnymi pasami i tak naprawdę przy każdej próbie jakiejkolwiek spowodowania krzywdy tej drugiej osobie, no bo tak byli nastawieni, no bo nie znali tej sztuki walki, konfrontowali się z ziemią. I po 15 minutach usiedli pokornie w kącie sali i powiedzieli, że mają dość. To była taka terapia szokowa. Powiedzieliśmy już, słuchajcie, być może gdzieś tam w przeszłości, widząc jakąś słabszą jednostkę, udawało się na niej, nie wiem, spowodować to, że oddała wam jakąś rzecz materialną, ale widzicie, że czasami możecie się w życiu zdziwić i po drugiej stronie trafić na przeciwnika, który tak naprawdę zrobi wam krzywdę. Wytłumaczyliśmy im całą zasadę, no i co? Przez ponad pół roku z jednym z chłopców pracowaliśmy. Niestety presja wewnątrz zakładu spowodowała fakt, że no, zboczył troszeczkę z drogi. No ale myślę, że jednym z takich może mini fundamentów, jakąś cegiełką delikatną jest fakt, że mamy kontakt, wiemy, że jest na wolności po opuszczeniu placówki. No i coś, co było krytykowane, ja wierzę, bo widziałem nieraz w oczach tego chłopaka łzy radości, gdy robiliśmy mu różnego rodzaju niespodzianki, no i pokazywaliśmy mu, że w zasadzie no, nie stygmatyzujemy go i chcemy dać mu szansę. No jeżeli faktycznie gdzieś tam w jego głowie zostało to, co próbowaliśmy mu przekazać, jeżeli faktycznie na razie sobie radzi i wybrał tą pozaprzestępczą drogę samorealizacji życiowej, no to jesteśmy zadowoleni. Trochę dumni, a też pokazujemy naszym podopiecznym przez właśnie takie przykłady, jak chociażby praca z niesłyszącymi pływakami, czy też praca z trudnymi jednostkami w zakładzie poprawczym, że sport to jest dziedzina często niedoceniana, która może zmienić twoje życie i
Co, no w tym jest ujęte całe piękno. Kierujecie się wartościami, tego, tak. tego absolutnie nie da się ukryć. Też przede wszystkim wymieniłem tą zasadę jakby odejścia od tego świata kulturystyki. Nas to też troszeczkę boli prywatnie, no, że jesteśmy jednak w tej samej branży. Boli nas jedno, gdy widzimy w jakichś sloganach reklamowych, że potrafię odchudzić wszystkich, każdego. Troszeczkę pokory, tak? Troszkę wypadało, pokory. Było tak jak mówię, gdybyśmy mieli 30% skuteczności, 40%, no może trochę więcej, to byśmy byli szczęśliwymi człowiekami, ale niejednokrotnie zaliczyliśmy porażkę, może nie byliśmy jej winni, ale nie każdą osobę, która przekroczyła próg sali treningowej, byliśmy w stanie odchudzić. Jest to bardzo ciężka praca. To jeszcze na koniec naszego spotkania, no rozmowa z wami to jest po prostu jak surfing, gdzie się traci poczucie czasu. Moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, bo mówicie o tylu wspaniałych rzeczach, ale powiedzmy jeszcze na koniec naszym słuchaczom, dlaczego warto wybrać psychodietetykę? Dlaczego to może być słuszny kierunek dla tych, których faktycznie interesuje to, co wy robicie i ten obszar tematyczny? To ja może powiem jako laik, a potem oddam głos Emilowi jak ekspertowi. Wyliczyć dietę danej osobie pod kątem energetyki czy też żywienia jakościowego w kompleksie witamin, minerałów jest łatwo i to można zdobyć na każdym kierunku. Jednak gdy trafi do ciebie osoba, bez względu na to, czy ta konsultacja potrwa pół godziny, ona oprócz tego, że wymieni ci, co smakuje, co nie smakuje, obarczy cię bardzo dużym bagażem odpowiedzialności za to, żebyś ty pomógł naprawić jej życie. Dlatego spojrzenie mentalne, jeżeli posiadasz już kompetencje i wiesz, po co pisze się dany plan żywieniowy, spowoduje, że twoja praca będzie miała wymiar kompleksowy, ale też przede wszystkim jesteś w stanie sobie poradzić. Jeżeli jakakolwiek porażka zajdzie, to ta porażka będzie dla ciebie nauką, a jak wiadomo, każda porażka jest nawozem sukcesu. No i bez tej wiedzy i bez tych narzędzi tak naprawdę pewnie byś myślał, no coś poszło nie tak, pewnie nie przestrzegał tej diety, no ale może warto się zastanawiać, dlaczego i nie przestrzegał i to wsparcie mentalne jest bardzo ważne. Świetnie. No tak właśnie, zaburzenie odżywiania jest takim multidyscyplinarnym problemem. To też podejście od strony psychodietetyki zapewni nam większą skuteczność i też obroni nas powiedzmy przed dodatkowym ciężarem, jaki może wnieść, powiedzmy, klient swój bądź też nasz. Świetnie. Ja jestem bardzo dumny, że możemy wespół z wami współtworzyć te studia. Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę. Grupa Lion była naszym gościem dzisiaj w ramach debaty Humanum Talks. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.